Aneta Kober, witam Państwa bardzo serdecznie w programie kulturalnym. Szanowni Państwo, my dziś rozpoczynamy cykl programów o tematyce podróżniczej. Podróżnik, fotograf, rowerzysta, żeglarz, zdobywca Nagrody Kolosy 2011 w kategorii podróże. Pan Paweł Kilen jest naszym gościem. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam, witam Panią, witam serdecznie Państwa. Panie Pawle, rozpoczyna Pan dzisiejszy cykl, można powiedzieć, programów poświęconych tematyce podróżniczej. Pan odbył 5-letnią podróż. Co było takim powodem, co zainspirowało Pana do odbycia tej podróży? Inspiracja była dość prosta. Chęć poznania świata. Chęć wyżycia się podróżniczo. Już kiedyś się odpowiadałem na tego typu pytanie. I zawsze staram się jak najlepiej odpowiedzieć, żeby, powiedzmy, uszczęśliwić pytającego. To jest problem, to jest zawsze problem. I powiem szczerze, że to chyba zawsze tkwi gdzieś, każdy ma gdzieś jakąś taką potrzebę podróży, może nie każdy, ale no, większość ludzi. I ja w pewnym momencie swojego życia, gdzieś tam pod koniec studiów uznałem, że nie chcę po studiach od razu wskakiwać w kierat pracy. I postanowiłem zrobić sobie taką dłuższą przerwę życiorysową i wyruszyć w podróż, która tak naprawdę była pisana z dnia na dzień. Podróż teoretycznie dookoła świata, taki był zarys, tak? A ta podróż się rozbudowała, tu więcej czasu w Azji spędziłem, przyszło pracować, no to Australia, Nowa Zelandia, zaczął się czas kurczyć, zacząłem, powiedzmy, zmieniać plany troszeczkę. Na zarys całej trasy miało duży wpływ kierunki, prądy oceaniczne, bo w tych kierunkach żegluje się jachtami, więc ja przemieszczałem się na tych jachtach, więc tak naprawdę później przepłynąłem ten Ocean Indyjski, no i tą Afrykę zrobiłem rowerem, więc powracając do Europy. Więc tak to się, powiedzmy, rysowało się to wszystko na biegu. Z dnia na dzień. Z dnia na dzień, dokładnie. A jak długo trwały przygotowania od momentu pojawienia się tego pomysłu do jego realizacji? Od momentu pojawienia się i decyzji o wyjeździe przygotowania trwały około roku. Tutaj przede wszystkim zbierałem pieniądze na podróż, na ten pierwszy rok, pierwsze dwa lata podróży. Oczywiście zbierałem również informacje, czytam sobie książki podróżnicze. No, właśnie, trzeba się gdzie zapoznać. Szukać takich informacji, wskazówek? Internet, przede wszystkim internet, przeszukujemy internet, zadajemy pytanie panu doktorowi Google i on odpowiada najlepiej. No a później ewentualnie zagłębiamy się w temat, jeżeli powiedzmy ktoś wykonał jakąś podróż, która no, jest podobna. Ja się tutaj wzorowałem, powiedzmy czytałem też książkę Kingi Hosh na temat jej podróży 5-letniej z jej wczesnym chłopakiem, panem Chopinem, może to jest jego ksywka, no ale generalnie można tak to nazwać. W każdym razie czytałem tą książkę i tak powiedzmy to była taka moja, przewodnik, powiedzmy, jak to można zrobić. A moja podróż no, się różniła, znacznie się różniła, bo mnie ten autostop już w Azji zaczął troszeczkę nudzić. Ja zacząłem szukać innych alternatywnych środków transportu. Bo pan podróżował autostopem, tak, dodajmy. Autostopem, tak. I ten autostop nabierał trochę innych wymiarów. W Indiach to autostop to jest sztuka dla sztuki praktycznie, bo tam transport jest bardzo tani. Natomiast no, jest to bardzo ciekawy sposób zobaczenia Indii z innej perspektywy. Więc no mówię, tak jak ten autostop się troszeczkę mi powiedzmy znudził, czy ja się zmęczyłem, było naturalne zmęczenie materiału, więc szukałem takich odskoczni, czy długi trekking gdzieś tam w Himalajach, czy jakieś przemierzanie dżungli, czy powiedzmy spływy jakimiś rzekami, więc ja połączyłem wiele kręgów moich zainteresowań w jednej długiej, bardzo długiej podróży. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich historii, jakie pan spotkał na swojej trasie, na trasie swojego szlaku, ale proszę powiedzieć, która była taka najtrudniejsza, a zarazem najbardziej fascynująca? Myślę, że coś, z czego będę do końca życia najbardziej dumny, to będzie pewnie przejście Borneo. Trawers całej wyspy Borneo razem ze spływem bambusową tratwą.
Jest to coś, co no niewielu podróżnikom udało się dokonać, a prawdopodobnie jeszcze mniejszej cyfrze, może mniej niż 5, udało się zrobić samemu. Więc ja od początku do końca przygotowałem ten wyjazd sam. Będąc, pracując wtedy w Australii, opierałem się na zasobach bibliotek australijskich, aby rozpoznać teren, powiedzmy, nauczyć się, ile się da o tej wyspie. Ile czasu panu to zajęło? Jakiś miesiąc, bo to powiedzmy miesiąc, półtora miesiąca miałem na to. Natomiast no, ja nie miałem nic innego do roboty. Ani telewizji nie oglądałem, nic innego nie robiłem, tylko przygotowałem się do tego wyjazdu, więc praktycznie ten czas no, starczył, tak określił, starczył. No i wyjazd no, udał się idealnie, no bo ja, to była moja przerwa, tak? Australia pracuje, w tym czasie przygotowuję się do tego mojego przejścia Borneo, więc a samo dostanie się na Borneo, samo przejście, spływ tą tratwą bambusową, co też było powiedzmy przygodą i to niesamowitą, oprócz tego, że przeszedłem całe Borneo, całą tą dżunglę środkowej części Borneo, która no, opiewa w książkach, jest opiewana jako bardzo, bardzo trudna i niedostępna. Udało się to przejść. Plus jeszcze udało mi się złapać jacht z powrotem do Australii, czyli tak naprawdę wypłynąłem z Borneo na jachcie, na katamaranie i przepłynęliśmy wtedy całą Indonezję, więc no powiem szczerze, to była podróż bajka. To była podróż bajka. Co w dżungli było takie najtrudniejsze, z czym panu przyszło się mierzyć? No mi się wydaje, że zawsze jest ten element strachu, który trzeba sobie przełamać w sobie. Orientacja w terenie była jednak najtrudniejsza, no bo bez orientacji, bez dobrej orientacji w terenie, no to wyjazd by się nie udał. W dżungli kiedyś miałem taką przyjemność rozmawiać z człowiekiem, który pracował z Orang Asali, to jest ludność pierwotna malezyjska. Ja już byłem po jakimś takim krótkim treku gdzieś tam w dżungli Malezji. Jego pytam, słuchaj, jak tu się najlepiej orientować w tym terenie, bo widoczność jest na 10-15 metrów w tym lesie, w gęstej roślinności, wszędzie są góry, no kompas kompasem, natomiast jak tutaj się orientować? On mówi, słuchaj, Orang Asali, mi się wydaje, że oni robią to na nosa, czyli mają po prostu instynkt. Myślę, kurde, no to fajnie, no to mnie załatwia. No i ten instynkt trzeba w sobie rozbudzić, to jest fakt. Ja na początku trochę kręciłem się, błądziłem, ale później ten trek przez Borneo, muszę powiedzieć, i to całkowicie bez ogródek, że to był dużo farta, dużo szczęścia i może ten nos się obudził, ten instynkt samozachowawczy, instynkt orientacyjny tam się wyostrzył. To jest no, duże prawdopodobieństwo, że tak się właśnie stało. Mnie zafascynowało również to, że pan podróżował rowerem przez Afrykę. Proszę powiedzieć, jak reagowali ludzie tam mieszkający na pana widok? Reagowali? No różnie, różnie. To wszystko zależy od rejonu Afryki, przez który się przemieszczałem. W południowej Afryce nie wzbudzało to większego zainteresowania. Oczywiście od razu trzeba zastrzec, że biały człowiek podróżujący przez Afrykę rowerem jest postrzegany bardzo pozytywnie. Z tego względu, że wielu turystów, 99% turystów w Afryce przemieszcza się samochodami, to są wyjazdy zorganizowane i to są ci ludzie, niestety w Afryce nie ma turystyki ekonomicznej, budżetowej, tak jak w południowo-wschodniej Azji. Tam jest bardzo, tam jeżeli ktoś przyjeżdża, to już ma dużo pieniędzy i śpi w renomowanych hotelach, lodżach, przemieszcza się samochodami klimatyzowanymi, dobrej jakości i to są ludzie, którzy, no niestety, trzeba to przyznać, mają kasę. No i to też jest wielkie przekleństwo, bo gdyby ta turystyka w Afryce była również lokalna, to no, ten rynek turystyczny nie skupiałby się tylko i wyłącznie wokół bogatych ludzi. No, w każdym razie tak właśnie czarni odbierają białego, jako człowieka z kasą. Po prostu nie ma biednych białych w Afryce. Nie ma praktycznie, oprócz misjonarzy może. I oczywiście rower. Rower jest takim środkiem transportu w Afryce, który jest środkiem lokomocji biedaka, biednego człowieka, a przeciętnego Afrykanina. Więc jeżeli biały przemieszcza się na rowerze przez Afrykę, to pierwsze pytanie, jakie pojawia się w głowie czarnego człowieka, to jest, dlaczego ten człowiek zdecydował się tak cierpieć?
albo mu za to płacą, albo nie ma kasy. Więc jest zupełnie inne nastawienie do tego biegoczeka na rowerze, co wielokrotnie otwiera drzwi, co wielokrotnie sprawia, że pierwsze co to jest uśmiech. Dopiero później jest pytanie o pieniądze, no ale nie zawsze. Więc ogólnie byłem postrzegany bardzo pozytywnie. Jak ludzie mnie odbierali, muszę przyznać, że bardzo pozytywnie i rzadko spotykałem się z takimi elementami negatywnymi. A który etap pana podróży był najtrudniejszy? No właśnie, najtrudniejszy, no właśnie, było kilka trudnych etapów, natomiast tutaj trzeba było się skupić wokół Afryki i centralnej jej części. Przede wszystkim tutaj wcześniej wspomniałem, że ludzie mnie odbierali bardzo pozytywnie, natomiast czasami ta ich gościnność lub chęć zobaczenia, przywitania się sprawiała mi po prostu trudność w poruszaniu się i byciu po prostu. Proszę sobie wyobrazić, że zatrzymuje się pani dosłownie na moment na drodze i momentalnie jest pani oblegana przez powiedzmy 50 osób, no ale chciałaby pani pójść za potrzebą, coś zjeść, no nie zostawię. Nikt nie zostawi pani na moment. Więc jest to, powiedzmy, taka uciążliwość specyficzna. Niektórzy to lubią. No ja natomiast wolę mieć odrobinę samotności, wolę mieć możliwość wyciszenia się. No, niektórzy nie. W każdym razie, no, to był, powiedzmy, ten element trudny. No oczywiście teren też był trudny w Demokratycznej Republice Konga. Zerwane mosty, bardzo, bardzo trudne drogi. Tam rower po prostu zniszczyłem. Skrzywiłem przedni widelec, urwałem pedał. Po prostu tam się wszystko działo z tym rowerem. Jak również no, korupcja władz, bo władze są przyzwyczajone do tego, żeby czerpać dochody z białych, więc biały na rowerze to też jest kasa, więc jakiekolwiek blokady na drogach, policja, to zawsze było związane z takim po prostu wykłócaniem się, że tutaj trzeba coś zapłacić, że tutaj, że wjazd, za wyjazd, za cokolwiek. Ale panu się udało z tym walczyć. To różnie bywało, czasami kończyło się małej, skromnej opłacie, czasami udawało się nic nie zapłacić, wszystko zależało od nastawienia danego człowieka. Pan cztery wigilie spędził poza domem, tak można to nazwać. Proszę powiedzieć, którą pan tak szczególnie wspomina spośród tych wszystkich? No, moja najlepsza wigilia na wyjeździe była w Nowej Zelandii. To było na... Ja pamiętam, że wtedy skończyłem pracę, przeleciałem z Australii do Nowej Zelandii. To jest dość długi temat, dlaczego leciałem, ale skupmy się na tej wigilii. I nie chciałem nikomu się narzucać. Mówiłem, że Wigilia to jest taki rodzinny czas i od jakiegoś znajomego przez internet dostałem informację, że jest zjazd hipisów, światowy zjazd hipisów w Nowej Zelandii. Dobra, no, kto jak hipisi, kurczę, ludzie drogi, włóczędzy, mnie lepiej przyjmie i będzie z nimi mi lepiej, przyjemniej. I powiem szczerze, że to była naprawdę strzał w dziesiątkę. Kupa bardzo pozytywnie nastawionych ludzi, bardzo mile spędzony czas. Ja tam spędziłem 10 dni w środku lasu razem z tymi hipisami. Ale polskich potraw nie było. Polskie potrawy tylko ja gotowałem. Natomiast nie, no to było generalnie... Wszystko było wegetariańskie, gotowane w kuchni zbiorowej, wiele takich małych tradycji, śpiewanie przed posiłkiem, dzielenie się tym wszystkim, każdy porówno, no, naprawdę świetna sprawa. I każdemu życzę odrobinę czasu spędzenia właśnie na takim światowym zjeździe hipisów, bo człowiek poszerza horyzonty, a jednocześnie uczy się pokory. Zupełnie inne warunki, tak, można powiedzieć. Tak. A proszę mi teraz powiedzieć jeszcze takie pytanie. Który kraj pana najbardziej zafascynował spośród tych, które pan odwiedził? Gdzie pan ponownie pojechał, można powiedzieć, nawet ponownie, dziś? Ponownie. Tam, gdzie bym chciał wrócić, na pewno to byłaby Australia i Nowa Zelandia. Czyli jednak spokojniejsze tak, takie tak. Tereny. To są kraje, w których mógłbym budować, do których mógłbym uciec, gdybym musiał uciekać. Natomiast to są kraje, w których nie ma problemu z bezrobociem, to są kraje, w których bezpieczeństwo jest na bardzo wysokim poziomie, w których można czuć się naprawdę obywatelem kraju i być z tego dumnym. Nie będąc jednocześnie nękanym przez administrację.
Natomiast kraje, do których miło się wraca, bardzo miło, to jest Malezja na przykład. Ja w Malezji byłem ponad 6-krotnie na trasie mojego wyjazdu, więc tak się po prostu złożyło, że dobrze się wraca do Malezji. Więc no, ta Malezja, no, raz dobre jedzenie, bardzo fajni ludzie, nowoczesna infrastruktura. Czy jest tanio? Jest tanio. Przełożenie obecnie, pewnie złotówka traci troszeczkę do ringgita waluty malezyjskiej, natomiast w ówczesnym czasie mieliśmy prawie ten sam przelicznik, 1:1. Z tym tylko, że 4 złote kosztowało posiłek w dobrej restauracji. Więc proszę sobie to wyobrazić. No, ja starałem się utrzymywać budżet na $5 dziennie, więc tam idealnie udawało mi się to zamykać. Po prostu bardzo ciekawa mozaika ludzi, Chińczycy, Malezyjczycy, Hindusi, Tajowie, Birmańczycy, bardzo dużo różnych narodowości żyjących w tym kraju, co sprawia, że człowiek czuję, że jest w tej południowo-wschodniej Azji i to jest cały czas ten sam kraj, ale generalnie masz te wszystkie kultury wokół siebie, więc to jest jeszcze takie, moim zdaniem, bardziej budujące. No i właśnie, dlaczego? No, Malezja jest takim dobrym krajem do wracania. Oczywiście Tajlandia, czy Wietnam, Laos, oczywiście też są ciekawe, Kambodża, oczywiście też. Cała południowo-wschodnia jest generalnie takim obszarem, do którego zawsze miło się wraca. Czy polecałby Pan te właśnie miejsca na podróż takich osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę? Tak, oczywiście. Tak, jak najbardziej bym zachęcał do wyjazdu po południowo-wschodniej Azji. Przede wszystkim jest to miłe lądowanie, takie miękkie lądowanie. Można liczyć bardzo, na wsparcie mieszkańców? Można liczyć na miłych ludzi na miejscu. Bardzo, no może w Tajlandii częściej zdarzą się osoby, które będą chciały oszukać, ale tutaj to jest przywilej krajów, w których ta turystyka jest dość duża. Ten przyrost, ten ilość osób wyjeżdżających do tego kraju jest bardzo duża. Natomiast wystrzegałbym na przykład osoby takie początkujące, bardzo początkujące, jako pierwszy wyjazd na daleką granicę, za granicę. Na przykład Indie będą krajem, w którym będzie totalny kulturalny szok. I ludzie mówią, są różne opinie po powrotach. Ludzie mówią, że nienawidzą Indii i nigdy tam nie wrócą. A inni mówią, że kochają Indie i będą zawsze chcieli wracać. Więc to A jest pan, właśnie... Jaki ja miałem bardzo różne. Kraju? Ja na początku powiedziałem nigdy w życiu więcej, chociaż spędziłem tam pół roku. A w całym subkontynencie indyjskim 8 miesięcy. Natomiast po jakimś czasie mi przeszło i uznałem, że trzeba będzie jednak wrócić gdzieś w jakiś rejon Indii. Więc tak mówię, że trzeba uważać. No natomiast jeżeli ktoś chce się rzucić na głęboką wodę, na prawdziwy hardcore, to zapraszam do zachodniej Afryki. Nigeria na przykład, albo Czad, no albo nie wiem, no, nie rzucajmy kogoś w rejon wojny, no ale na przykład jeśli byłaby to Republika Konga, Demokratyczna Republika Konga, no to byłby to szok przede wszystkim, olbrzymi szok. No. Tu trzeba być doświadczonym. Pan rozpoczął swoją podróż w 2006 roku i na samym początku, bo tak wynika z informacji, podróżował pan ze swoją dziewczyną, tak? Do jakiego czasu, jak długo ta państwa podróż trwała? I proszę powiedzieć, czy było ciężej później, jak pan został sam już? Tak mi się wydawało, że będzie ciężej. Okazało się, że nie jest aż tak ciężko i że nawet jest łatwiej. Bo z czego to wynikało? Właśnie, to wynikało z tego, że byłem sam i łatwiej było podjąć decyzję. Jedyna osoba, którą narażałem, byłem ja. Więc ta odpowiedzialność troszeczkę ze mnie spadła. No, jak podróż z kobietą, jednak jeżeli mężczyzna czuje się za nią odpowiedzialny w pewnym stopniu, no jednak nie chcę tego nazwać wiąże ręce, ale zobowiązuje. My wcześniej przejechaliśmy przez całą tą, powiedzmy, Bliski Wschód, przez Turcję, Iran, Pakistan, kraje muzułmańskie, kraje, w których kobieta ma bardzo mało do powiedzenia. Dla kobiety europejskiej jest to bardzo męczące przede wszystkim. Jedyne miejsce, w którym ona może czuć się komfortowo, to jest kuchnia z innymi kobietami, tak? W ich domu. To jest trudne. Więc
No właśnie, więc ja tam najczęściej byłem tą osobą kontaktową, która rozmawiała ze wszystkimi, negocjowała i to było, powiedzmy, też dużym obciążeniem. A rozstaliśmy się z zupełnie innych powodów, natomiast rozstaliśmy się w Indiach po pół roku, to jest odpowiedź na Pani pytanie. Więc łatwiej było później, łatwiej było później. Panie Pawle, proszę powiedzieć, jak ta podróż wyglądała, jeśli chodzi o te poszczególne kontynenty, bo tutaj nie wymieniliśmy na samym początku. Jakie to były dokładnie miejsca i kontynenty? Więc zaczniemy od Europy, tak? Przejechałem przez Polskę, przez południe Węgry, Bułgarię do Turcji. Później był Iran, Pakistan, Indie, Nepal, cała południowo-wschodnia Azja, Chiny, Mongolia, powrót przez Chiny, południowo-wschodnia Azja znowu, Indonezja, Papua Nowa Gwinea, Australia, Nowa Zelandia, no i przeprawy przez Ocean Indyjski, czy przez Indonezję też na jachtach, i cała Afryka od Cape Town do Tangieru w Maroko rowerem. Później przeprawa do Hiszpanii, znowu rowerem do Polski. Niesamowita sprawa, aczkolwiek jeszcze ja zapytam o ten jacht właśnie, gdzie można uzyskać informacje dotyczące tego, do takich podróży na jachcie i w jakiej formie pan na przykład podróżował? Czy pan musiał płacić, czy w jakiś inny sposób pan się rewanżował za tę podróż? No i to jest temat, dobrze pani go zaczęła, bo to jest temat ciekawy. Mało jest opracowań na ten temat. Jest jedna, nawet dobra książka napisana przez pewną kobietę, która sporo żeglowała, nie przypominam sobie zaraz jej nazwiska. Tytuł książki jest The Hitchhiking Guide to the Oceans. I to jest taki mały przewodnik do tego, gdzie, o kiedy najlepiej szukać jachtu płynącego w interesującym nas kierunku. Natomiast czy jest to trudne, czy jest to łatwe, wszystko zależy od naszego szczęścia. Ja nie płaciłem za przemieszczanie się na jachcie. Ja płaciłem swoją pracą i towarzystwem. Miałem dużo szczęścia. Osoby, które nie mogą płacić za swoją obecność na jachcie, no muszą się rewanżować w inny sposób. No i to jest od nich, tego się od nich oczekuje. Więc ja na pierwszą moją poważną taką podróż na katamaranie, na jachcie, byłem wzięty na pokład tylko ze względów na bezpieczeństwo. Płynęliśmy przez Papuę Nową Gwineę. Kraj jest różnie tam jest z bezpieczeństwem. Płynąłem ze starszym małżeństwem. Oni mnie wzięli na pokład dlatego, że byłem mężczyzną. Że mogłem być takim, powiedzmy, sygnałem dla miejscowych, że tutaj nie warto wchodzić, bo jest dorosły, silny mężczyzna na pokładzie, który może stawiać problemy. Często jest dużo samotnych, emerytowanych par żeglujących właśnie przez Indonezję i Papuę i one czasami są obiektem ataków, gdy jacht stoi na kotwicy. Czasami. Więc tutaj z ich, powiedzmy, takiego punktu widzenia ja byłem dobrym dodatkiem do tej podróży. No i jeszcze ta, może nie do końca, ale takim, no tak to odbierałem później, że tak właśnie było. A poza tym oczywiście byłem osobą, która stoi na wachcie, dodatkowe oczy, po prostu wyrobnikiem, co się nazwę. Natomiast mi to całkowicie pasowało, się bardzo dużo nauczyłem. Bardzo dużo się nauczyłem na tym jachcie. Następnym razem dostałem też, powiedzmy, fuchę na jachcie, który płynął z Darwin do Afryki, do Durban. To była fucha po prostu pełnoprawnego członka załogi, który płaci swoją pracą za to, że jest na pokładzie. I tutaj dano pod uwagę przede wszystkim moje doświadczenie, które już coś wnosiło. I to było dobre, to się dobrze sprzedało. Panie Pawle, oczywiście takich historii jest bardzo dużo na pewno tutaj, którymi Pan by mógł się podzielić, ale zachęcamy i odsyłamy na Pana bloga. Proszę powiedzieć, jaki jest adres? Ja może nie będę zachęcał do bloga, ale zapraszam na moją stronę internetową www.pawełkilen.com. Tam jest kilka historii, jest na przykład taki mały przewodnik, jak złapać właśnie jachtostop, czyli gdzie najlepiej łapać stopa i jak się za to zabrać. Jest kilka opisów mojej podróży i coraz więcej różnych małych artykułów, które polecam do przeczytania. Jeszcze zapytam, bo to mnie również interesuje. Proszę powiedzieć, jakie było najdziwniejsze jedzenie, jakie pan zjadł podczas tej całej podróży? No było tego trochę.
takim, jedną rzeczą, która mnie całkowicie zaskoczyła, to była zupa ze szczura, którą miałem przyjemność jeść w Laosie. W Laosie. Laos jest takim miejscem, gdzie się różne takie dziwne dania. Chociaż w Kambodży je się pająki, żaby faszerowane. Więc takie ciekawostki. To jest takie miejsce, gdzie można tego rzeczy spróbować w bezpieczny sposób. Są pająki, tarantule gotowane, pieczone na ogniu. Regularnie żywiłem się gąsienicami w Afryce. Jest to bardzo dobre jedzenie trekkingowe, suszona gąsienica. Więc tego typu rzeczy. No myślę, że ta zupa ze szczura jest hitem. Po prostu zawsze się zawsze wszyscy są pod wrażeniem, że wow, zupa ze szczura. Jak smakowało? Jak rosół. Jak rosół. No bo to praktycznie wygotowane mięso. Kiedyś jadłem małpę. Zdarzyło mi się jeść słonia u pigmejów w Republice Konga. Takie rzeczy tylko podczas podróży. Chwalili się, że to słoń. Nie sprawdzałem, czy to rzeczywiście było mięso słonia. Powiedzieli, że słoń. Wierzę na słowo. Niesamowite. Panie Pawle, jeszcze tak na zakończenie proszę powiedzieć, bo Pan podróżował przez 5 lat. Zwiedził Pan te 4 kontynenty. Był Pan z dala od rodziny, z dala od znajomych. No właśnie, czego takie podróże uczą? Uczą siebie. Uczą, poznaje się człowiek tak naprawdę najbardziej swoją osobowość. I pokory do życia, do otaczającego świata. Jak Pan zmienił się po tej podróży? Jak Pan dotarł tutaj z powrotem na miejsce, do Polski, zobaczył rodzinę? Zmiana... Czyli to trzeba zapytać osoby, które znały mnie przed i znały mnie po. Ja ale nie jestem osobą, jakie ma Pan które... wrażenie? Może trochę zmądrzałem, tak mi się wydaje. Ale tutaj wolę, żeby się wypowiadały osoby, które znały mnie przed, bo one będą najlepszym takim, powiedzmy, informatorem. No, ja... Trudno być krytykiem do samego siebie i tego typu pytanie mi się daje trudne. Byłbym chyba nieszczery, gdybym zaczął tu teraz opowiadać, co się zmieniło, jak, na którą stronę, coś tam. To jest temat, który pozostawiam obserwatorom z zewnątrz. A proszę powiedzieć, jakie teraz plany najbliższe i może podróży przed Panem? No, w moim życiu się dużo zmieniło, bo przez te 5 lat podróżowałem sam. W zeszłym roku się ożeniłem, więc już mam dziecko, więc praktycznie rzecz biorąc wiele rzeczy się zmieniło. Ta podróż rodziny jest zupełnie innym przedsięwzięciem logistycznym. Oczywiście są plany. Na widelcu, powiedzmy, już zapatrujemy się z żoną na wyjazd do Maroka, na taki dłuższy wyjazd do Maroka samochodem. Z dzieckiem. Natomiast no wszystko zależy od czasu, pieniędzy i różnych tego typu elementów, które muszą się dobrze zgrać. Więc Maroko gdzieś tam mamy na celowniku. No ale i tak regularnie podróżuję, pracując dla biura podróży, z którym mierzę do Afryki. Prowadzę wyjazdy po Namibii, na Botswanie, Zimbabwe, również Wschodnia Afryka, jak również Południa, Wschodnia Azja. Panie Pawle, jeszcze na zakończenie takie pytanie dotyczące tego, gdzie by Pan spędził czas na emeryturze? Tyle Pan zawsze zadają mi to pytanie i zwiedził. Powiem tak, Tajlandia. Tajlandia, tak, bo gdybym miał uciekać gdzieś, żeby w spokojnym, powiedzmy, podeszłym wieku wypoczywać, z dala od tych zim polskich, europejskich i tego wszystkiego, całego zgiełku, to bym uciekł do południowej Azji. Myślę, że Tajlandia był takim świetnym miejscem. Opieka zdrowotna, bardzo dobrym poziomie. Drogi, infrastruktura, bardzo dobry poziom. Zakwaterowanie też. Wszystkie nowoczesne rzeczy, do których my, Europejczycy, jesteśmy przyzwyczajeni, tam funkcjonują. Klimat może jest gorący, natomiast obserwowałem w południowo-wschodniej Azji bardzo dużo emerytów. Ludzi, którzy przyjeżdżają tam właśnie na tą europejską zimę. Bo jest to zdrowe dla kości przede wszystkim. Ludzie po prostu tam, organizm inaczej funkcjonuje. Więc i utrzymanie jest tańsze. Więc zakładając, że ktoś ma mieszkanie tu w Europie i ma rentę, nawet jeśli jest to tylko, że jest to Polak, to
wynajmując to mieszkanie i utrzymując się z renty, może spokojnie poradzić sobie w Tajlandii w znacznie lepszych warunkach. Więc zachęcam osoby, które no nie boją się tego typu decyzji, do próby po prostu zmiany swojego położenia, bo w Polsce to jest autobus, to jest zwożenie siaty, te rzeczy. W Tajlandii wychodzimy do restauracji, nie robimy zakupów. Nie ma sensu. Jedzenie jest, kosztuje prawie tyle samo w restauracji, niż co na bazarze. Więc... Także tym akcentem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo panu dziękuję, że zgodził się pan przyjechać tutaj do nas i wziąć udział w dzisiejszym programie. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Ja również. Dziękuję panu bardzo za wizytę. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do oglądania naszych kolejnych programów.